Panie, ja Cię proszę bardzo, abyś dał nam ducha zrozumienia, ducha jedności, ducha mądrości. Pobłogosław, Panie Jezu, tych, którzy tutaj są zebrani na tej sali, tych, którzy będą słuchać mojego nauczania o problemach związanych z darem języków. O Panie, Ty jesteś światłem dla nas i radością naszą. Pobłogosław nas, Panie Jezu. Pobłogosław też mnie. Przykrywamy się krwią Twoją świętą. Amen. Dobrze, że Was widzę. Chcę najpierw podać krótką definicję daru języków. Otóż jest to modlitwa. Następnie płynie ona z serca, nie z głowy. To jest jej źródło. Chociaż poruszają się wargi, ale nieraz ktoś z Was może coś z takiego wylewnego serca powiedział do swojej żony i byłeś sam zaskoczony, co tam wypłynęło z Twojego serca. Następnie ona nas otwiera na niesamowite bogactwo modlitwy Ducha Świętego w nas, bo to On się w nas modli, gdy już nam brakuje słów, koncepcji. Mówię to dlatego, że jestem pierwszym Polakiem, który w roku 64 otrzymał ten dar w małej wiosce Koninki pod Babią Górą. Wtedy byliśmy na tak zwanych rekolekcjach, które robiło się w stodołach albo gdzieś w namiotach od roku 1954. I te rekolekcje, przypomnę, nazywały się rekolekcjami oazowymi, dlatego że to była taka jak gdyby taka oaza ciepła, wody, życia, radości. Ale dlatego była to taka dziwna radość, ponieważ ludzie z kościoła musieli pojechać pociągami zatłoczonymi w pieniny i tam nieraz nie mając wystarczającej ilości jedzenia, wody, zostali tak zaszokowani takim ciepłym działaniem Boga, że właśnie takie 50-osobowe grupy 15-dniowych rekolekcji nazywa się po dzień dzisiejszy oazami. To dla tych, którzy może nie mieli szczęścia tak być w takich rekolekcjach. No i potem, czasami to było gorąco, był lipiec, sierpień, więc modlitwy odbywały się często na trawie, na kocu, gdzieś pod drzewami, pod sosnami, bo nieraz w stodołach było duszno. Wieczorem, jak padało, to myśmy się kryli pod szopy różnego rodzaju. No i teraz pewnego momentu była tak zwana szkoła modlitwy, że ludzie się wybierali po 5, po 6 osób, żeby dać każdemu szansę, aby się wypowiedział. To musi być mała grupa. No i właśnie na takiej jednej małej grupie, gdzie ja byłem z grupą 5-osobową, klęcząc przez 1,5 godziny, wpadliśmy w taki dziwny śpiew. To płynęło z nas i płynęło, i czas się nie liczył. Myśmy śpiewali, nie używając normalnych ludzkich słów, tylko takie melodie, jak gdyby z chóru anielskiego. La. Albo może ktoś był na mszy świętej gregoriańskiej, to wie, że msza święta gregoriańska zaczerpnęła z daru języków i ma takie właśnie nuty. Alleluja, alleluja. I właśnie to jest, widzisz, coś bardzo podobnego do modlitwy serca. Ta właśnie modlitwa gregoriańska, ona zaczerpnęła z tych właśnie źródeł. No i od razu czuliśmy pierwszą rzecz, że jesteśmy zanurzeni w miłości Bożej. To było niesamowite doświadczenie i od tego momentu już ja przestałem mieć wrogów. Wszystko, co mnie spotkało, uważałem za wielki
dar Boży. A zarazem owocem tej miłości to było to, że nas Duch Święty bardzo zjednoczył w tej pięcioosobowej grupie i ona właśnie stworzyła ze mną fundament pod wspólnotę Święty Paweł właśnie w 64 roku. Zawsze jesteśmy w kontakcie, choć jedna poszła do Karmelu i jest w Kijowie, ale duchowo jest zawsze ze mną i modli się za rozwój tejże wspólnoty Święty Paweł. No i właśnie też mieliśmy wielką miłość do reszty oazowiczów, a było tam około 30 osób. A więc ta miłość jest przejawem pierwszorzędnym dotknięcia każdego z was mocą Ducha Świętego. No i potem drugim owocem to była odwaga. Stałem się odważnym człowiekiem. I ta odwaga była mi potrzebna, bo jestem prorokiem, a prorok musi nieraz mieć odwagę powiedzieć, że tak, a tak trzeba iść dzisiaj do celu. Do tego, żeby nawrócić świat. To prorok przerąbuje dżunglę, a wszyscy potem inni dopiero idą za nim, bo nie są prorokami. Ale właśnie ta odwaga mi pomogła również wtedy, gdy na przykład raz na spotkaniu modlitewnym w Lublinie było 400 osób i był biskup Pyla. To jest najstarszy biskup dzisiaj w episkopacie. Mieszka w Lublinie w domu seniora. No i jak on usłyszał ten śpiew w językach 400-osobowy, to potem powiedział do mikrofonu, że ja już chcę umrzeć w kościele katolickim. A więc widzicie, do tego trzeba odwagi, żeby się nie wstydzić, gdy jest obcy ksiądz, a my jako spotkanie grupy, wspólnoty, pytamy się, czy się wypada modlić w językach. Jak to jest obcy ksiądz, nie znamy go, właśnie wypada. Bo wtedy jesteście prorokami odważnymi. Ale też trzeba mieć na uwadze miłość bliźniego, żeby ktoś się potem nie czuł, że 30 minut cię słucha, jak modlisz się w językach na kręgu biblijnym, a on tego musi słuchać i nie wie, co się dzieje. Ale tam, gdzie są wszyscy charyzmatycy, bo to była grupa absolutnie charyzmatyczna, więc tam już nie było takiego kogoś, kto musiał czekać, aż skończymy śpiewać. Tylko biskup czekał najwyżej. Ale widzisz, to jest nieustannie związane z odwagą. I trzeba mieć odwagę, żeby zakomunikować swoje zdanie, szczególnie jak będziesz na obiedzie odpustowym. I dlatego ci jest potrzebny ten dar języku, bo on ci da odwagę. Bo właśnie ta odwaga się zrodziła właśnie z daru języków, gdy pierwszy Kościół modlił się w Jerozolimie. Oni nie mieli odwagi. Ale widzicie, jednym z przejawów działania daru języków to jest odwaga. Potem następnym przejawem to jest głód Słowa Bożego, bo Piotr, pamiętacie, wygłosił kazanie. A więc odczułem niesamowity głód Słowa Bożego. I wszędzie, gdzie ono było głoszone, to ja to skrzętnie zapisywałem, aż sobie popsułem oczy od ciemnych katedr, które nie były tak jak dzisiaj oświetlone. A więc głód Słowa Bożego. Następnie powstał też głód wspólnoty. A więc założyłem pierwszy w Polsce wspólnotę. Z tym, że Pan Bóg powiedział, że musimy przejść przez wielki ogień, przez wielkie cierpienie, bo właśnie wspólnota była źle rozumiana wtedy. Dlaczego? Dlatego, że my mamy jeszcze w sobie dziedzictwo Soboru Trydenckiego. No i wielki ból reformacji, o którym może czasami wiecie z filmów czy z książek. To był wielki ból rozłamu Kościoła. No i żeby tego bólu już nie było więcej, to u nas na przykład w seminarium nie wolno było mieć przyjaciół, bo każda już dwójka przyjaciół to było zagrożenie dla rektora, że będziesz tworzył jakąś reakcję, jakiś mały wiec albo spisek. Dlatego dzisiaj też możecie spotkać wyjątkowych indywidualistów, kapłanów,
którzy nie mają na myśli w ogóle tworzenia jakiegoś dialogu, przyjaźni z sąsiadami czy ze świeckimi, bo nie byli do tego przyzwyczajeni, bo to nie było w modzie. Ale właśnie dzięki Duchowi Świętemu, widzisz, powstała taka silna fala tego, że wy nie możecie wytrzymać bez intymnych relacji. I chętnie chodzicie tam, gdzie was ktoś dostrzega jako osobę wartościową, która umie coś robić, która ma swoje charyzmaty i swoje miejsce w Kościele. Natomiast po Soborze Trydenckim, czy byłaś przy chórze, czy byłaś w przodzie, zawsze byłaś jednakowo traktowana i tylko byłaś jedną z tysiąca osób. Ale dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj już nie jesteście jedną z tysiąca osób. Jesteście wszyscy tak samo ważni, jak ja, czy ktokolwiek inny. I to jest rewolucja. Bardzo ważna jesteś osoba. Ale może tego jeszcze nawet nie czujesz. Ale ja ci to mówię, że taka jest prawda. Gdyby tak nie było, to bym się pogniewał na każdego z was. I to jest wynik, widzisz, tajemnicy wspólnoty. Tego powiewu Ducha Świętego. Natomiast w seminarium u mnie nie było tak. Byli profesorowie ważni, rektorzy, ale nie klerycy. Nie było tam wspólnoty. Ale właśnie tego ducha posiał również przyjeżdżający do nas na oazy kardynał Wojtyła. I na przykład jak on normalnie, jak siedzisz w biurze gdzieś w urzędzie, to ty jesteś tutaj, a urzędnik jest przed tobą na jakimś dużym krześle, ale kardynał Wojtyła siadał tak, że tutaj jak się kończył róg stołu, tutaj on siedział, to ciebie tutaj przyciągnął na krzesło i tak rozmawiał z tobą, obejmując cię za szyję. Bo właśnie on był mistrzem od personalizmu chrześcijańskiego. Właśnie on to studiował i wiedział doskonale, jak ważna jest każda osoba ludzka. I dawał temu wszędzie znać. I dlatego właśnie on umiał przyjechać do małej grupy biblijnej, do małego kręgu biblijnego na oazy i słuchał, jak młodzież robi echo słowa po przeczytaniu pierwszego rozdziału albo psalmu, jak wy to robicie w domach. I on nic nie mówił, on tylko słuchał, co mówi młodzież, bo chciał mieć maksymalną społeczność z tobą. I tam nie było dyskusji, tylko słuchał. Najlepszym dowodem tego właśnie owocu Ducha Świętego było to, że pewna taka Ewa do niego raz do kurii, do Krakowa przyszła i mówi: ekscelencjo, mamy problem, mamy taką jedną niewierzącą osobę w klasie. Co mamy robić? A on jej nic nie powiedział. Bo właśnie on ceni, widzisz, osobę ludzką, że ty możesz wiele rzeczy sama zrobić, bez ciągłego pytania się, czy wolno, czy ja mogę i tak dalej. A on zawsze pytał się, czy to trzeba zrobić, a jak trzeba, to się już nie pytaj. Tak samo byłoby śmieszne, gdybyś się pytała proboszcza, czy ci wolno robić domowy krąg biblijny w parafii. O to się już nie pyta, bo to jest twój dom rodzinny i ty tam możesz się modlić jak chcesz. Ale właśnie osoby z duchem trydentu będą się lękały, co ja potem powiem, jak ogłoszę, że mam domowy krąg biblijny. Bo podejrzewać będą mnie, że robię jakiś kościół w kościele, że rozbijam jedność. I właśnie Józef Egipski, widzicie, był najlepszym i idealnym przykładem, że ten, kogo podejrzewano o rozbijanie jedności, stał się narzędziem jedności. I zjednoczył całą rodzinę i ówczesny świat, bo go nakarmił pszenicą. Ale musisz najpierw zrobić to, co należy do Józefa, a potem zobaczysz, jak Pan Bóg użyje ciebie jako podmiot budowania jedności w parafii. A więc widzicie, modlitwa i Pismo Święte. A potem najgłębszym owocem to była taka niesamowita łaska słuchania głosu Boga.
To się tak przejawiało tym, że jak byłem wikarym w Oleśnicy przez 5 lat, to zostawałem zawsze w konfesjonale. Ludzie jeszcze trochę byli w kościele, jak u ciebie, choćby u Serca Jezusowego, czy na Pogodnie. Ja czekałem jeszcze i spowiadałem. Miałem średnio przez 5 lat 3 godziny średnio spowiedzi dziennie, nie licząc mszy świętej i brewiarza. I pytam Boga, po co ja tak tutaj długo siedzę? A Jezus mówi, nie martw się. Już więcej tak długo spowiadać nie będziesz. A więc chciałbym, żebyś ty też przez Ducha Świętego zrozumiał, dlaczego tutaj przychodzi się te spotkania. Duch ci to powie, jak będziesz modlił się w językach. On ci to wszystko wyjaśni. Nie może być tak, żebyś ty nie wiedziała, dlaczego tutaj przychodzisz. Następnym owocem tego to była niesamowita siła, która pozwoliła mi przetrwać 2-letnią służbę wojskową. Byłem w wojsku w latach 66-69 z małą roczną przerwą. Ale potem najlepszym owocem było to, że przez 10 lat nie chwaliliśmy się tym zjawiskiem modlitwy w językach. Dopiero dokładnie 10 lat później, w 1974 roku, przez Polskę przejeżdżał dziwny człowiek. Ksiądz z Paryża, nazywał się ojciec Demon Leon. I ten Demon Leon, czyli mój Leon, on zatrzymał się na nocleg, najpierw jadąc do Lublina, we Wrocławiu, u Urszulanek Unii Rzymskiej, i tam one prowadziły i dalej prowadzą na placu Nankera 16 liceum ogólnokształcące. No i tak wieczorem po kolacji, jeszcze widać, nie chciało się mu spać, i zauważył takie dziwne 4 maturzystki. I spytał się ich, czy chcecie, żebym się za was pomodlił przez nałożenie rąk. One oczywiście chętnie, bo już były wcześniej w oazie, ale nie znały jeszcze Ducha Świętego. Była to właśnie Mariola Stawiarz, która jest tą właśnie przeoryszą w Kijowie teraz, w Karmelu, potem taka Krysia Jaskulska, no i Basia Korpal i Ewa Paulewicz. No i właśnie one potem szybko mnie odnalazły we Wrocławiu i stały się właśnie animatorkami wspólnoty Święty Paweł. Ci to już są starsze panie, ale zawsze się łączymy i spotykamy. Właśnie one mi pomogły robić niesamowitą ewangelizację we wspólnocie Święty Paweł. Miały moc głoszenia słowa, mimo że były to 19-letnie dziewczyny. No i też jeszcze raz położyły na mnie ręce, żebym jeszcze mógł więcej otrzymać. Iśmy się zaczęli bardzo szybko rozwijać właśnie w okolicach Dolnego Śląska i jeszcze też poza jej granicami. Ale potem Demon Leon pojechał już następnego dnia samochodem do Lublina i tam już kładł ręce na różnych księży, bo tam był taki 3-dniowy kongres eklezjologiczny i zawsze się go robi tam co roku po dzień dzisiejszy. I też dzięki temu, właśnie temu darowi języków, Bóg mnie zwolnił z diecezji wrocławskiej na zawsze w roku 83 do Lublina, aby być taką prawą ręką księdza Blachnickiego. I tam właśnie dzięki temu spotkałem najwybitniejszego świeckiego człowieka, Andrzeja Sionka. To jest świecki człowiek numer 1 według mnie lat minionego stulecia. Ale jeszcze teraz też działa z biskupem Rysiem. I on razem ze mną czekał na święcenia kapłańskie 11 lat. Najpierw czekał 5 lat w Kielcach, a potem w moim tajnym seminarium duchownym. Myśmy razem mieszkali, pracowali. I on był i jest po dzień dzisiejszy najlepszym znawcą daru języków. Ale jeszcze o wiele większym darem to było to, że potem ruch oazowy posłał mnie na 18 lat
do Włoch, aby jeszcze lepiej poznać tajemnicę budowania wspólnoty. Bo wiecie, ten, który ją prowadzi, to musi być często urlopowany i tą mentalność urlopowania muszę też wam włożyć do serca. I potem się poznaje dobrą wspólnotę albo dobrą rodzinę, że na przykład masz 4 córki, jedna tu jedzie do Ameryki, a rodzina dalej funkcjonuje, bo umiesz urlopować jedną osobę, a zakład dalej pracuje. To wiecie, o czym mówię. A więc mamy mieć nadobfitość służb, że jak nie ma na przykład męża Asi, to Asia dalej gra i spotkanie się odbywa. I na tym polega, widzisz, duchowe urlopowanie ludzi. Owocem już tego Ducha Świętego, że dzisiaj na teologii w Szczecinie jest aż 13% studentów z Witkowa. To już są właśnie pierwsze takie światła, abyście wiedzieli, jak wielki jest Duch Święty. I właśnie będąc te 18 lat w Italii, dostąpiłem niesamowitego przywileju kręcenia się koło Jana Pawła II. I głównym, widzisz, owocem Ducha Świętego jest to, że wy zrozumiecie, iż On chciał, aby w całej Polsce był tylko jeden program duszpasterski dla wszystkich parafii. I ja, będąc między innymi szefem tajnej drukarni Ruchu Oazowego, to jego wypowiedź szybko wydrukowałem i mam ten powielacz jako relikwię po nim. Nie wiem, czy jeszcze jakiś ksiądz to ma, a nawet gdyby miał, to nie umie tego ożywić. Podobnie jak napiszesz ty list do koleżanki, ale potem pióro nie wszystko wyrazi i ty potem nie wiesz, czy ta koleżanka dobrze odczytała twój list i potem są nieraz nieporozumienia. Widzisz? Tak samo jest i z tym jego tekstem, ale w każdym razie tekst mam w ręku. On ocalał, gdy byłem 18 lat w Italii, to on leżał w takiej podłej stodole pod Lubartowem na wsi, no bo gdzie miałem swoje te 8 ton książek złożyć, jak byłem w Italii w zakonie na temat wspólnoty. Ale w każdym razie tutaj piszę na drugiej stronie, że ten fakt tych wszystkich naszych spotkań musi mieć charakter wzoru. Ale on tego nie mógł przeprowadzić, bo był, widzicie, szefem tak zwanego duszpasterstwa świeckich w konferencji episkopatu. Ale to nie przyjęto. Dlatego, że musimy się też nauczyć prawa śmierci dla wizji. Bo przyjdziesz do proboszcza i powiesz, że masz krąg biblijny, a proboszcz ci mówi, nie chcę w ogóle Jola o tym słuchać. Daj sobie święty spokój. I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo na tym polega właśnie śmierć dla wizji. I jak mimo tego będziesz robić, to coś wielkiego zmartwychwstanie. I właśnie umarł kardynał Wojtyła, ale przed śmiercią powiedział mi w Rzymie: Jasiu, rób to dalej. No i teraz ta wizja nie mogła zmartwychwstać w Polsce, bo to jest wizja z 76 roku. Ale przeżyła śmierć. No i potem pytam się kardynała Gulbinowicza, czemu episkopa tego nie przyjął. A kardynał powiedział: Jasiu, my kardynałowi Wojtyle nawet do pięt nie dorastamy. I to musisz zrozumieć, że ty jesteś prorokiem, ale prorok ma jedno ważne w sercu przekonanie, że prędzej czy później twoja wizja zmartwychwstanie. To jest absolutne kryterium, czy jesteś prorokiem. I nie przejmujesz się tym, czy ktoś cię rozumie, czy nie, bo jak wiecie, prorocy byli zabijani. Znacie teraz Ewangelię. Z ostatniej niedzieli byli wyrzucani, byli zabici. A więc widzisz, co się dziwisz? Musisz zrozumieć śmierć dla wizji. Inaczej nigdy nie będziesz katolikiem porządnym. Będziesz w takiej opcji ugodowej, takiej szarej, która się boi wychylić, prawda?
wiecie, o czym mówię. Ale kardynał Wojtyła nie bał się wychylić. No i co? Mógł to powiedział. Ale przeżył ten cios właśnie tego, widzisz, tej śmierci dla wizji. Ja mam pan tylko jeszcze jedną jego intymną rzecz. Jak był w Kielcach, to ja pierwszy spałem w pałacu biskupim w Kielcach. Z moim szefem właśnie tej wspólnoty, gdzie byłem 18 lat, bo tam była ewangelizacja na stadionie w roku 93. Pałac wybudowano i nie miano nas gdzie położyć. Mniej takiego Argentyńczyka Ricardo. Myśmy pierwsi spali w tym pałacu. I potem zaraz kilka dni później nam przyjechał Jan Paweł II do Kielc. Co się stało? Jak biskup, nie powiem nazwiska, powiedział to przy obecności 500 000 ludzi, że na powitanie właśnie Ojca Świętego wybudowaliśmy pałac, to Wojtyła tak się zezłościł, że poszedł jeść do seminarium, do takiej małej jadalni, nie poszedł do pałacu w ogóle na obiad z biskupami. To jest klasa. Ja tego wam to mówię, żebyście rozumieli śmierć dla wizji. Wy musicie być ludźmi Wojtyły, którzy wiedzą, co jest ważnego w Kościele. Nie pałace, nie jakieś świątynie, ale kręgi biblijne i wizja skromnego Kościoła. A więc, jeżeli tak się mają sprawy z łaską Ducha Świętego, teraz przejdźmy do samego ważnego wydarzenia. Mianowicie jest to rozdział 2 Dziejów Apostolskich. I właśnie znowu ten Andrzej Sionek mi to dokładnie wyjaśniał przy kawie, przy rozmowach i w aucie. Otóż nigdy tutaj nie jest dużo, abyście dobrze zrozumieli cały rozdział 2. Mianowicie w pierwszej części tego opisu ma miejsce niesamowity szum wewnątrz wieczernika. Byli wszyscy na jednym miejscu. Rozdział 2 Dziejów, wiersz 2. I pisze Łukasz, że dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. I w wierszu 3 ukazały się języki, które się rozdzieliły. Języki, to jest ważne, nie jakaś słoma, która się pali, ale języki. Dlaczego języki? Bo zobaczcie, i dlaczego ogień? Bo już w dziejach, bo już w księdze wyjścia ukazał się Pan Bóg w płomieniu ognia, aby pokazać właśnie tą wielką rzeczywistość duchową. Jak ty dzisiaj przyjmiesz dar języków, to wtedy wchodzisz w niesamowitą misję, jak Mojżesz. Dlatego z tym darem jest tyle kłopotu, tyle nieraz oporów, bo zły duch nie chce, żebyś przyjął wielki format misji, który właśnie zrealizował pierwszy Mojżesz. Nie bał się niczego, chociaż wiedziano, że tam na dole potraktują go jako mordercę. To co się boisz teraz ty? Że koledzy cię znają, może piłeś wódkę, paliłeś papierosy? To nie jest ważne. Duch Święty musi być silniejszy jak wszystkie opory i wszystko to, co ludzie o tobie myślą. Inaczej nie masz Ducha Świętego jeszcze. Masz ducha lęku, ducha wygodnictwa, ducha tego świata. I dlatego właśnie również na początku misji Kościoła też jest ogień. Prawda? A więc ten ogień się nie spala oczywiście. I dalej, bo właśnie przebywa w nim niematerialny Bóg, chociaż się ukazuje w materialnym ogniu, aby nas zapalić miłością Bożą do świata. My nie idziemy do świata z kręgami, żeby się mścić na tych, którzy do Kościoła nie chodzą, tylko chcemy ich zapalić miłością Bożą. I ukazały się, mówi Łukasz, języki ognia, które się rozdzieliły i na każdym spoczął jeden język.
I ten zwrot przypomina nam, że mógłby ten płomień wyglądać jak słoma na twoim ogródku, jak palisz siano. Ale te języki dlatego się ukazały, gdyż język tworzy słowa. Widzisz? I on będzie tworzył słowa w tobie. Duch Święty. Język, pamiętajcie, tworzy słowa modlitwy jednoczesnej w językach. Albo modlitwy pojedynczej osoby. A więc widzisz, język tworzy słowa. Bo kto jest dotknięty przez Bożego Ducha, ten wyznaje słowa Boga i Jego Syna Jednorodzonego. Dlatego Duch Święty objawił się w językach ognia, gdyż każdy, kogo On wypełnił, mówiąc płonie, i oni płonęli. Nie będziesz się bał, będziesz mówił płomieniste komentarze do poszczególnych rozdziałów. Będziesz płonęła, ale masz być nieustannie otwarta na moc Ducha Świętego w darze języku. A więc ten, kto jest wypełniony, mówi z ogniem swoje słowa i nauczania. I co ciekawe, że ten skutkiem tego ognia jest to, że nauczyciele również w naszej wspólnocie przemawiają płomienistym językiem z miłości do Boga i rozpalają serca słuchaczy, że też powoli i wasze usta się poruszają i chętnie się włączacie w śpiew, a od dzisiaj będziemy się modlić i dzisiaj szczególnie o dar języków dla chętnych. A więc widzisz, rozpalają się serca słuchaczy. Następnie jest pytanie, powstaje pytanie, jak wyglądało to zjawisko. Chodźmy teraz z kamerą i się przypatrzmy. Po pierwsze, nie jest to przemówienie, gdy oni tak śpiewali, la, nie jest to przemówienie, wykład, nie. Jest to tedeum pierwszego kościoła. Tak sobie napisz, jak chcesz. Tedeum pierwsze. Oni po prostu wielbili w sposób szalony Boga. I właśnie Maryja potem użyła tego samego zwrotu. Wielbi dusza moja Pana. Ona potężnie wyśpiewała swoje tedeum. I następnie oni już byli tak pełni tej mocy, że wyszli na zewnątrz. Na ulicę. Bo mamy do czynienia w opisie z dużym zbiegowiskiem. I przebywali tam ludzie z wszystkich narodów pod słońcem, bo usłyszeli to tedeum. To było niesamowite, głośne wołanie. I teraz jedni oczywiście śmiali się z tego wielkiego tedeum, bo powiedzieli, że upili się winem. Skoro tak powiedzieli, dobrze tak powiedzieli ci krytycy, bo przez to wiemy, że nie było to przemówienie, tylko tedeum, chór wielki. To tak jakbyśmy teraz tutaj modlili się, a jest nas około 40 osób, to się do nas dołączają jeszcze, dołącza się chór 300 aniołów. I to jest to właśnie zjawisko tedeum kościoła. Następnie tam niektórzy tacy wścibscy, dobrze, że też powiedzieli, następujące świadectwo, zobaczcie. Słyszymy ich mówiących naszymi językami. To znaczy, że ten jakiś tam Żyd z Krety, który był bardziej wykształcony i znał aramejski, znał hebrajski, znał grecki, to słyszał w tym tłumie aż 3 języki, bo był wykształcony i powiedział, słyszymy ich mówiącymi naszymi językami. To jest liczba mnoga, prawda? Nie moim językiem, tylko naszymi. I mówił to do kolegi też wykształconego. Dlatego jemu Duch Święty wprost przetłumaczył bez tłumaczenia, daru tłumaczenia języku. Jest to jedyny przykład tego tedeum, kiedy nikt nie tłumaczy tego, co mówi ktoś językiem hasza barararara. Od później, od tego wydarzenia
już występuje dar tłumaczenia języków, gdy jest to potrzebne na zgromadzeniu. Ale w tym przypadku macie fenomen niesamowity. Bez tłumaczenia ty rozumiałaś, co tam w tym kotle się dzieje. I jak znałaś trzy języki, grecki, hebrajski, aramejski, to jesteś w tej grupie oceniających, słyszymy ich mówiącymi naszymi językami. A jak tylko się od mamy nauczyłaś po aramejsku, bo Jezus od mamy się nauczył aramejskiego. Dlatego o czym, skąd o tym wiemy, że na krzyżu jak się umiera, to się mówi językiem matki. Oj, boli! I on się wygadał i na krzyżu wypowiedział słowa ostatnie językiem Maryi. Oj, boli! Po aramejsku, widzisz? Dlatego wiemy o tym, że lud normalny, prosty w Izraelu mówił takim jak gdyby slangiem, językiem aramejskim. On był kiedyś bardzo oficjalny, ale potem troszkę zszedł na bok. A więc widzicie, słyszymy ich mówiącymi językami. Już teraz już wiecie lepiej, jakbyście tam byli. Że każdy, kto by tam był, albo gdyby tam była Stasia, by też słuchała i by słyszała język polski w tym chórze. Bo Duch Święty by jej to przetłumaczył i by tam ona była pełna podziwu, że jej językiem oni wychwalają Boga. A te, który znał trzy języki, mówił naszymi językami. Zobaczcie, oni chwalą Boga. I teraz już wiecie, na czym polegał ten fenomen. Jedyny, niepowtarzalny. Zielonych Świąt. A jak ty znasz rosyjski, byś też słyszała i polski, i rosyjski zarazem. A więc tutaj tylko i w tym fragmencie jest to jedyny wypadek w Biblii, kiedy od razu ludzie słuchający rozumieją, o czym oni śpiewają. Inne już języki wymagają tłumaczenia. Chwała Panu. I teraz jeszcze kilka uwag praktycznych. Nic na przykład nie zrobimy jako chór wielki 40-osobowy na hali sportowej, jak nie będziemy godzinę i 15 minut śpiewać w językach na podium, to nie stąpi moc Bożego Słowa na młodzież, która ma w ręku komórki, laptopy i inne jeszcze zabawki. Nie przejmując się tym, mamy zrozumieć, że ten dar szczególnie służy do ewangelizacji, bo tak się stało w Zielone Święta. Jak będziecie przekonani, nie przejmując się tym, nawet w Carrefourze, jak zaczniesz przy marchewce śpiewać w językach, wstąpi Duch Święty i będziesz wiedziała, czy ją kupić, czy nie. Bo on właśnie służy do mądrego przepowiadania. Powiesz ustami, kupuje albo nie kupuje. I ten dar absolutnie jest potrzebny do ewangelizacji z mocą. Bez takiego wielbienia na sali sportowej nic nie zrobimy. A tym bardziej musimy to robić w kościele. Ale jak już mówiłem, kiedyś tego się nie robi na początku mszy świętej, bo msza święta musi mieć pewien cykl, musi się rozpocząć i w odpowiednim czasie skończyć. I ten właśnie to uwięzienie się w zegarku sprawiło, że te charyzmaty musiały się wycofać i być zepchnięte do historii. Z powodów takich jak w swojej parafii, że jest 7 mszy świętych i mowy nie ma, żeby tam ktoś chciał przed mszą świętą wielbić Boga pół godziny. Dlatego nie jest możliwe, żeby ktoś się na mszy świętej nawrócił, żeby się przyłączył do kościoła. Jak to było właśnie w drugim rozdziale dziejów. Jak chcemy teraz ewangelizować, możemy się zgodzić. Daj Boże, że kiedyś ktoś, twój proboszcz powie, no niech przyjdzie Henryk z Uską, z księdzem Janem na rekolekcję dla młodzieży.
dobrze, przyjdziemy, ale musimy to zrobić w naszym stylu. I teraz już wiesz jak, że nie przejmując się tym i nie będziemy to robić nie na mszy świętej, bo to jest katastrofa. Bo pamiętajcie o jednym, wy ludzie duchowi, że jak mówimy słowo ewangelizacja, to zobaczcie, gdzie jest nieporozumienie katastrofalne. Wtedy już nie wolno się żegnać na początku rekolekcji. Bo dopiero do żegnania mamy doprowadzić młodzież. I cały ten właśnie grosz z kapustą, na tym polega ta byle jakość w naszych parafiach. Że ludzie, księża w ogóle nie rozumieją, czym jest ewangelizacja, szczególnie młodzieży. Że się najpierw trzeba mówić o zmartwychwstałym Chrystusie. O tym, że On umarł za twoje grzechy. I teraz tutaj dawaj mi te grzechy i chodź do przodu. Będziemy się modlić za palaczy, za narkomanów, za złodziei, za oszustów. Dopiero jak oni się oddadzą Jezusowi i On im ofiaruje swoje zmartwychwstałe życie, dopiero potem w katechezie możemy uczyć młodzież w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To wam tylko pokazuje, jak bardzo, wiecie, ważne jest to, że Duch Święty wprowadzi absolutnie nowy porządek ewangelizacji twojej parafii. Natomiast byle jakoś do niczego nie prowadzi. Dlatego, jak wiecie, to nie jest dobrze przyjęte, jak ktoś to robi inaczej, te rekolekcje, ale czas, żebyście to zrozumieli, że tylko trzymanie się Biblii zmieni twoją parafię. I młodzież będzie płakać, będzie chciała przyjść do przodu na nałożenie rąk, będą spoczynki, będą uwolnienia, cuda i znaki. Ale bez godzinnej modlitwy i wielbienia nic się nie zrobi. Serca będą zimne dalej. Dlatego oni musieli to długo wychwalać Pana Boga. Zobaczcie, w ogóle się nie przejmowali reakcją. W ogóle. Jak zareaguje na przykład w sercu Jezusowym jakaś grupa starszych mężczyzn. W ogóle ich to nie obchodziło. To ci chcę wbić w głowę, bo to jest pierwszy rozdział historii Kościoła. Jak przez ten rozdział nie przejdziemy, do niczego nie dojdziemy. Będziemy tylko kręcić się po rondzie i nie dojedziemy na stadion Pogoni Szczecin. Dlatego widzisz, jak Duch Święty spocznie na was dzisiaj, nareszcie będziecie wiedzieć, co do was należy. Wzywać Ducha Świętego na kręgu, jak tylko się to da, piosenkami. A potem w kościele trzeba mówić księżom o ewangelizacji według drugiego rozdziału dziejów. Jak to przełamiemy, zrobimy, dlatego tak ważna jest tutaj ta grupa muzyczna. Dlatego tak ważne są wszystkie tutaj osoby, bo wy będziecie tworzyć ten nowy wieczernik. Wy to macie robić. I dopiero jak Bóg zobaczy taki churalny śpiew w językach i też i Maryja będzie siedziała tutaj razem z nami, bo ona też tam była, to dopiero wtedy serca ludzkie będą się pytały, co mamy robić. I wtedy powiemy młodzieży, dostaniecie potem bilety, bo wyjmie je tutaj Stasia z kieszeni, mam krąg biblijny, przyjeźdź, tutaj z tyłu jest, widzisz, dojazd, numer autobusu, mam w piątek o 19 krąg biblijny. I w ten sposób po ewangelizacji musi się przyłączyć grono ludzi nawróconych. I to jest tak rzecz, widzicie, prosta, że musimy ją dzisiaj bardzo mocno przemodlić, żebyście już nie mieli żadnej wątpliwości, na czym polega ewangelizacja. Mówi się potem w niej nie o tym, ile jest diabłów na końcu szpilki, nie o tym, co na YouTubie tam ludzie mówią o nadużyciach odnowy charyzmatycznej. Mówi się, że Jezus zmartwychwstał. I momentalnie w relacji do zmartwychwstałego wychodzą okropne grzechy młodzieży. Oni sami będą chcieli prosić, żeby się Jezus
tak udzielił życiu Twojej córki, żeby ona zostawiła grzeszne życie i przyłączyła się do wspólnoty. To jest podstawowy cel nowej ewangelizacji. Podstawowy. Ale musimy najpierw my sami się czuć, widzicie, wspólnotą. I właśnie potem powiesz księdzu, że ty robisz rzecz pionierską, bo jak na kręgu biblijnym nawet masz 3 osoby, to oni tam muszą doświadczyć mocy Ducha Świętego i przyłączyć się jeszcze bardziej do kręgu Stasi. I jak doświadczą tam wspólnoty, to potem łatwo już przyjdą do wspólnoty, która ma 1100 osób na niedzielnych mszach świętych. Ale ty, ponieważ nie masz innej możliwości, żeby zmienić parafię, to u ciebie w domu ta zmiana musi nastąpić. Że będziesz potężnie modlić się w językach, żeby ludzie przyłączyli się do kręgu jeszcze mocniej i odczuli wspólnotę, jak to było w 2 rozdziale dziejów. To musi być ewidentnym celem, że córka musi odczuć wspólnotę, wnuczka i tak dalej, a potem już wnuczka pójdzie do spowiedzi łatwo na mszę świętą. I to powiedz proboszczowi, że mowy nie ma, żeby on się dobrze czuł na mszy świętej, jak jest tyle ludzi, harmider, msza dziecięca, pełno małżonków, żeby on tam odnalazł trzęsienie ziemi, żeby go serce ruszyło. Czasami to się zdarzy, ale my to chcemy robić świadomie, nie że może się zdarzyć, tylko my teraz wiemy, że Pan Bóg się posługuje naszą rozumną naturą i znajomością Biblii, znajomością 2 rozdziału dziejów apostolskich. Się serca muszą poruszyć. Warunkiem, żebyś się wyzwoliła ze wstydu. Wiem, jak to jest ciężko Witkowie podejść, nawet grupie, która chodzi na szkołę charyzmatów, żeby podeszła do przodu, tam gdzie są balaski i tam właśnie śpiewała, tym bardziej mocniej w językach. To powoli będziemy wszyscy robić. Wszyscy pójdziecie do przodu i będziecie śpiewać, chwalić Boga, ręce do góry wyciągać, a wtedy tłum będzie widział i się będzie jedna grupa będzie się śmiała z tego, Bogu dzięki, a druga powie, słyszymy ich wielbiących Boga naszymi językami. Amen. Teraz więc powstańmy. I kto